Witam w kolejnym, bardzo króciutkim filmiku. Przypominam, opcja pełny ekran. Przychodzę z makijażem dnia oraz perfumami dnia i opowiem o pewnej nowości, jeżeli chodzi o perfumy w Moon Scent Bar, o pewnej nowości u mnie w kolekcji, o moich planach perfumowych, także troszeczkę tematów takich wokół. A zacznę wspomnianym, obiecanym makijażem. Postaram się jak najczęściej wstawiać, obiecałam dwóm osobom, także sukcesywnie będę realizowała. Użyłam cieni z paletki Sweet Harmony Affectu, jeżeli chodzi o maty. Tam jest taki bardzo ciekawy kolor, tytułowy Sweet Harmony, który jest takim brązem, troszkę chłodnawym, troszkę różowawym. Ja go użyłam na całej powiece, rozjaśniłam kąciki, natomiast przyciemniłam trochę ciemnym brązem i ostatecznie zaaplikowałam, trochę brązów jest na dole też, dwa błyski. Piękny, fioletowawy oraz jaśniejszy i lekko w kąciku jeszcze taki pastelowo-żółty, czyli generalnie jeszcze taki makijaż pastelowy do neutralnego, takiego w granacie, to jest taka sukienka a la jeans, że tak powiem, ogólnie taka bym powiedziała bardzo minimalistyczna, także makijaże można tutaj było poszaleć. Dmuchawiec to jest ten fioletowy, bańka, a ten pastelowy to jest drop. Są to trzy cienie błyski z palety Balonowa. Pomadka to jest Make It Move Sensic i troszeczkę różu, troszeczkę bronzera. Taki właśnie pastelowy. Muszę przyznać, że podoba mi się. Takie jaśniejsze, pastelowe. Chyba lepiej się sprawdzają w okresie letnim, a i też w takim okresie, gdzie się człowiek kąpie, plaża, morze, ocean, wakacje, basen, tego typu sprawy, dlatego że wydaje mi się, że z ciemnym makijażem i gdy ktoś nas chlapnie, to może być niestety problem, a z takimi jasnymi nie będzie na pewno żadnego problemu w ogóle, ewentualnie minimalnie można sobie będzie to szybko, ładnie poprawić, bez żadnego uszczerbku. I nie będzie to po prostu źle wyglądało, ale cały czas bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o perfumy dnia, ja mam dzisiaj w użyciu kilka zapachów Bottega Palladiano. Ja poznałam kiedyś jeden zapach. Kolejnym był zapach z gruszką, a najczęściej potem taką, bym powiedziała, przestrzenną, bardzo taką wytrawną, chłodną, cielesną, kosmetycznością. Bardzo ciekawy i nabierający z czasem jeszcze mocy. Przy początku takim dosyć bym powiedziała niknącym, ale właśnie z czasem nabierającym mocy właśnie pod kątem ciepła, powietrza, aury ciepłej, to jest trójka. A dzisiaj potestowałam jedynkę, dwójkę, czwórkę i dziewiątkę. Dziewiątka są to fiołki, takie fiołki trochę leśne, trochę mroczniejsze, trochę takie ponure, troszeczkę takie zimiste. Jeżeli chodzi o czwórkę, ona jest taka słodkawa, w ogóle nie za bardzo mi przypada do gustu pod kątem jakiejś takiej unikalności. Natomiast jeżeli chodzi o jedynkę i dwójkę, bardzo ciekawe zapachy. Dwójka jest taka, bym powiedziała, trochę herbaciana. Ta herbata jest taka jesienna, jest lekko ponura, lekko słodkawa. I później się pojawia taki aspekt kuchenny, taki troszeczkę przyprawowy, troszeczkę taka kuchnia, przyprawy jakieś takie właśnie trochę azjatyckie. Natomiast fenomenalnym zapachem i takim moim faworytem i naprawdę chyba zakończy się flakonikiem jest jedynka. Zapach, który tak przepięknie musująco wybrzmiewa, obkręca nas wręcz. Jest niesamowicie musujący, cytrusowy, goryczkowy. To jest taki intensywny, obezwładniający grej, bez żadnej nuty jakiejś takiej, że tak powiem, odświeżaczowej, syntetycznej i to jest naprawdę bardzo ciekawe, bardzo energetyczne i przepiękny, szlachetny, cytrusowy klimat, gdzie tak naprawdę dużo jest naprawdę i w niszy, niestety, cytrusowych klimatów nieciekawych, powtarzalnych i tak dalej, także to jest naprawdę perełka. Poznałam jeszcze siódemkę z bzem, to jest bez w taki sposób bardziej chłodny, bardziej zielony, bardziej ogrodowy, bez jakiegoś takiego wysłodzenia, co często ma miejsce w przypadku zapachów z bzem. A marka, o której chciałam powiedzieć, to w Moon Scent Bar pojawiły się zapachy. Tam jest zapach Cologne, tam jest zapach coś z Paris, chyba też mi Grand Chalet, również zapach coś z Chic. Generalnie są to takie wody, które wydaje mi się albo ich nie było i się pojawiły, albo ta marka była, ale go się przeoczyłam, nie wiem, albo po prostu pewne rzeczy były niedostępne. Wydaje mi się, że były takie patyczki zapachowe, a tutaj pojawiły się zapachy. I na przykład ja w ogóle mam próbki, a już jeden okazało się, że wcześniej poznałam właśnie ten Chalet, to jest